Witam serdecznie, moi drodzy. Ja jestem w tej chwili u siebie pod domem, 10 km od Krakowa na południe. Jestem w ogródku na takim podwyższeniu, tak żeby widać było mniej więcej, co się dzieje za mną. Tu za mną jest widok, właściwie kiedyś był widok na Skawinę. Tu po drugiej stronie jest, a właściwie był widok na Kraków i od ponad tygodnia tego widoku nie ma, to znaczy w najlepszym wypadku jest widok na czarną czapkę dymu, ale ta czapka niestety parę dni temu się podniosła i tak naprawdę sięga już nawet tutaj 10 km od Krakowa, gdzie ja zawsze patrzyłem z domu na ten smog wiszący nad Krakowem. Myślałem, Boże, jak dobrze, że mieszkam poza miastem. Niestety to już nie jest aktualne. Tu w niedaleko Mogilan jest w Konarach szkoła, która uruchomiła program dla dzieci. Smog krakowski to niestety nie jest bajka. Dzieci mierzą codziennie poziom zanieczyszczenia, sprawdzają, jaki to ma wpływ na to, jak działają ich drogi oddechowe. Jest naprawdę kiepsko. To wszystko sięga już dalej, daleko poza Kraków nawet, tu do Mogilan. I ja przed chwilą byłem w Krakowie, dlatego postanowiłem nagrać ten film, bo staram się minimalizować wyjazdy do Krakowa. Zresztą nawet byłem w redakcji i powiedziałem, że jutro, jeśli ktoś nie chce przychodzić do pracy, to nie musi, niech zostanie w domu, niech nie wychodzi na ulicę, a tak naprawdę najlepiej niech wsiądzie do auta i wyjedzie jak najdalej z tego miasta, na cały weekend najlepiej, bo uważam, że w tym mieście naprawdę nie ma czym oddychać. Byłem przed chwilą w centrum mniej więcej, przyjechałem całą Zakopiankę. Widać, jak to powietrze, jak wyjeżdżamy z miasta, coraz bardziej robi się przejrzyste, coraz bardziej, ale wciąż tu wisi w powietrzu mnóstwo pyłów. Można nawet spojrzeć na słońce w Krakowie. Słońce wygląda tak jak księżyc. To jest po prostu jasna tarcza. Kiedy wyjeżdżamy już w okolicach obwodnicy, już to słońce zaczyna jako tako świecić. Tutaj w Mogilanach już na to słońce raczej nie mogę dłużej niż parę sekund patrzeć, więc tutaj już nie jest tak źle, ale jak mówię, jeszcze nigdy nie było tak, że ten smog sięgał aż tu do Mogilan. Widziałem w internecie, w tej chwili mamy ponad 3000% normy przekroczenia poziomu stężenia pyłów i wszystkich szkodliwych substancji w powietrzu. Podobno czujniki wysiadają, bo już brakuje im skali. Podobno władze miasta wyłączają te czujniki i te wyświetlacze, które są gdzieś tam na alejach zamontowane, aby nie straszyć krakowian. Nie informują nas, chociaż teoretycznie powinno tak naprawdę wprowadzić się stan wyjątkowy, dlatego że jest to stan ekologicznej katastrofy. I ktoś napisał w komentarzu pod jednym z moich zdjęć na Zacharow na Facebooku, że w Krakowie powietrze jest bardzo dobre, tylko należy go dobrze pogryźć. No właśnie, należy go dobrze pogryźć. W Krakowie jest po prostu cegieł. Cześć, sąsiadko! Nagrywam o smogu! Bo nie ma czym oddychać. Wróciłem właśnie stamtąd. To właśnie sąsiadka pyta, co robię. Tu nas się wszyscy oczywiście komunikują się bez telefonów. Moi drodzy, z jednej strony oczywiście Kraków nie ma jakichś zdecydowanych metod, żeby to wszystko ogarnąć jednym ruchem. Z drugiej strony możemy oczywiście oczekiwać od samych włodarzy miasta, aby się tym tematem zajęli, ale też wszystko zależy od krakowian. I zarówno jeśli chodzi o prewencyjne działania, dlaczego palimy gdzieś w ogródkach jakieś liście, dlaczego śmieci są spalane w kominach, czy w kominkach widzę czasem czarny dym leci z kominów, więc to na pewno nie może być jakieś drewno, to musi być jakieś palenie starych gumofilców. Natomiast jeśli już tak się stało, jak się stało, ja nie rozumiem ludzi, którzy spacerują z dziećmi w wózkach, pchają te wózki przed sobą. Ja się zastanawiam, co to dziecko czuje i co myśli o tym świecie, na które się narodziło. Dlaczego ludzie nie chodzą w maskach? Widziałem, że przejechałem przez całe miasto, widziałem tylko jedną dziewczynę, która miała nawinięty szalik na twarz. I to tylko jedna osoba. Cała reszta radośnie sobie chodzi, oczywiście pewnie narzekają w internecie, ale na żywo. Dlaczego nie założą maski? Przecież gdyby co drugie krakowianin założył maski, to by się zjechało pewnie tyle telewizji i różnego rodzaju mediów, że te zdjęcia poleciałyby wszędzie, prawdopodobnie też za granicę. Może mniej przyjedzie turystów do tego miasta, może w końcu ktoś się tematem zainteresuje. Więc mój apel, nie spacerujcie, nie biegajcie. Wczoraj o 22 widziałem w Krakowie faceta, który biegał. W porządku, sport to zdrowie, ale nie w sytuacji, w której w powietrzu wiszą masy, nie wiem, cegieł, można by powiedzieć. Więc
rezygnujcie z wyjścia, rezygnujcie ze spacerów szczególnie z dziećmi i jeśli już musicie, to zamanifestujcie swój protest w ten sposób, że zrobicie coś pożytecznego dla siebie. Załóżcie maski, bo dzięki maskom pokażecie wszystkim, że to, co się dzieje w Krakowie, to nie jest norma i tak nie musi być. Dlaczego tak się stało? Wiem doskonale, bo od roku robię pomiary spalania, które robię tylko, kiedy wiatr wieje poniżej 3 metrów na sekundę. Teraz poniżej 3 metrów na sekundę jest nieprzerwanie od ponad tygodni i prognoza na najbliższe 3 dni jest taka, że wciąż będzie poniżej 3 metrów na sekundę. Zwykle jest tak, że jest 5, 6, 7, 10, potem znów spadnie tam gdzieś, może pół dnia czy dzień jest spokoju, wtedy robię właśnie pomiary spalania, żeby nie było zakłóceń. Natomiast zwykle jest tak, że no, co jakiś czas jednak wiatr dmuchnie mocniej i zwieje tą czapkę dymu nad Krakowa. Teraz od ponad tygodnia to się nie dzieje i przez weekend również nic takiego się nie stanie. I stąd to wszystko, co krakusy wyemitują w powietrze, wdychają sami. Więc pytanie tylko, co krakusy mają zamiar z tym zrobić? Czy tylko manifestować, czy tylko pisać petycję na Facebooku, czy być może robić coś więcej? Na przykład zamiast węgla najtańszej, najniższej jakości, najtańszego węgla, kupić coś droższego, coś, co nie będzie tak dymiło. Może przestać palić jakieś śmieci w piecach, może zrobić coś z liśćmi, które zebraliście w ogródkach i nie palić tych liści koniecznie tuż pod domem, wyrzucając w powietrze kolejny dym. Powodów i sposobów na to, żeby oddychać czystszym powietrzem jest sporo. Oczywiście władze miasta również mogą coś do tego dołożyć, na przykład nie wydawać zezwoleń na budowę kolejnych osiedli, które stają dokładnie w poprzek korytarzy, które kiedyś wentylowały to miasto. Więc oczywiście jest sporo rzeczy do zrobienia, jest sporo rzeczy robionych źle, ale jeszcze raz pamiętajcie, jak już jest, jak jest, to nie róbcie żadnych spacerów, nie biegajcie, bo to nie jest bieg dla zdrowia, nie chodźcie bez masek, manifestujcie, chroncie swoje płuca, ale też manifestujcie, że jest źle, bo to wszystko sprawi, że być może będzie lepiej, bo tylko chyba zmasowany atak mediów na to miasto, szczególnie na władze tego miasta, które oczywiście boją się o swoją przyszłą pozycję i dopiero wtedy być może władze zechcą coś więcej zdziałać niż teraz, bo teraz to dostają tylko nagrody za ekomiasto. Niedawno wspominałem o tym na Facebooku. Dostają samochody elektryczne, a reszta krakusów dusi się w smogu. I to chyba tyle. Muszę uciekać teraz do domu, żeby pooddychać świeżym powietrzem. Niestety. Do zobaczenia. Jeszcze jeden komentarz. Czytając wypowiedzi pod artykułami na temat afery Dieselgate, można dojść do wniosku, że Polska to kraj ekologów. Natomiast rozejrzyjmy się dookoła. Tu mamy śmieci w lasach, mamy wycinanie DPF masowe niemal, mamy średni wiek samochodów sprowadzanych z zagranicy na poziomie, nie wiem, paręnaście lat, czyli samochodów, które nie słyszały nawet o Euro 5, Euro 6. Tak więc, żeby nie być krajem hipokrytów, tylko krajem ekologów, zacznijmy z tą ekologią od siebie.